Jedna łyżka tej granoli dostarcza jedynie 22 kilokalorie, więc do dzieła! Płatki owsiane łączymy z migdałowymi, suszonymi morelami, orzechami i żurawiną. Uwaga! Zamiast cukru dodajemy świeże, starte jabłka. I to koniecznie ze skórką. Całość wzbogacamy odrobiną miodu i mieszamy. Teraz nasza granola trafia na blachę, a potem do rozgrzanego piekarnika na około 30 do 40 minut. Nasza granola jest bogata w składniki odżywcze. Podajemy ją z jogurtem i owocami. Można trzymać ją w słoiku maksymalnie 1 tydzień.